znajdujemy się w Ząbkowicach Śląskich. Ten dom, zwany Dworem Kaufunga, został wbudowany na początku wieku XVI, bo najstarsze wzmianki, jakie mamy na temat budynku, pochodzą z 1504 roku. Ale jest również legenda związana z tym budynkiem, która mówi, że pierwszym właścicielem tego dworu był rycerz czeski Zygmunt Kaufung z Chlum. Nasz rycerz nie był porządnym człowiekiem, bo był to rycerz rozbójnik. Kiedy budował sobie miejski dwór, odpowiednio go wyposażył. Taką ciekawostką, która zachowała się do naszych czasów, jest studnia. Ta nasza studnia ma dzisiaj 20 metrów głębokości. Niestety od ponad 30 lat jest zupełnie sucha. Za to jest jedyną zachowaną studnią w budynku mieszkalnym w Polsce. Ciąg dalszy legendy mówi, że studnia uratowała życie naszemu rycerzowi, ale nie dlatego, że miał wodę w domu, tylko dlatego, że pewnego pięknego dnia mieszkańcy miasta mieli już dość złych momentów przynoszonych przez rycerza Kaufunga, złej sławy, która na miasto spadła, i na dwór napadli, chcąc wymierzyć sprawiedliwość. Szukali naszego rycerza Kaufunga długo i nie znaleźli. Okazało się, że rycerz schował się w studni i tym sposobem uratował głowę. Ale mieszkańcy nie dali za wygraną, poszli na skargę do księcia rezydującego na Zamku Ząbkowickim, księcia Karola Podjebrada, i ten skazał rycerza Kaufunga na wygnanie. Został Kaufung wygnany do Czech, tam się nie poprawił, później wygnano go do Wiednia, tam się nie poprawił, ale w Wiedniu został złapany, skazany i głowę mu ścięto, tak jak to z rozbójnikami było. Oprócz studni, która zachowała się w naszym budynku, do dzisiaj mamy również zachowane pomieszczenie kaplicy domowej. Nasz budynek został przeznaczony na potrzeby Izby Pamiątek Regionalnych, bo tak się nazywa to, co będziemy Państwu pokazywać. A gromadzimy tutaj wszystko to, co jest związane z życiem mieszkańców na naszym terenie. To, co było tu wytworzone, to, co było tu używane i wszystko to, co będziecie Państwo oglądać, to są rzeczy podarowane przez mieszkańców miasta. Dotyczą one bardzo różnych dziedzin życia, bo mamy i zabytki sakralne, i archeologię, i troszeczkę etnografii, i takiego sprzętu, który być może nie jest jeszcze zabytkiem, ale niedługo będzie, bo wszystko to, co ludzie przynoszą, świadczy o przeszłości naszego miasta, o kulturze, która tutaj była, i o tym, jak się nasze czasy zmieniają. Teraz znajdujemy się na pierwszym piętrze budynku i tutaj chciałam Państwa zaprosić do obejrzenia wystawy, którą to jest wystawa ząbkowiczanina pana Krzysztofa Abrahamowicza. Zajmuje się malarstwem amatorsko właściwie. Udało się go nakłonić do tego, żeby pokazał swoje prace, i tu w trzech pomieszczeniach można obejrzeć to, co pan Krzysztof namalował. Normalnie, w normalnych warunkach, w trzech pomieszczeniach tego piętra mamy zupełnie inne eksponaty. Tutaj w tym pomieszczeniu zwykle eksponujemy broń, którą udało nam się zgromadzić. Broń z bardzo różnych okresów historycznych, od epoki kamienia aż po II wojnę światową. I w następnym pomieszczeniu eksponujemy starodruki. To są książki, dokumenty, listy. To, co nam przynieśli mieszkańcy, a to, co ma wartość dla nas historyczną, a dla mieszkańców sentymentalną. Tak jak wszystko, co tutaj mamy, tak również broń, którą normalnie pokazujemy zwiedzającym, to są rzeczy znalezione przez mieszkańców. Podczas prac budynku, na strychu, w piwnicy, gdzieś tam w miejscu zapomnianym, bądź wykopane podczas prac ogródkowych czy polowych. Tym sposobem nazbierało nam się troszeczkę takich bardzo ciekawych rzeczy. Ciekawym eksponatem, który tutaj mamy i który można sobie pooglądać w sali, w której znajduje się broń, jest kasa pancerna. Wojskowa kasa pancerna z przełomu XVII-XVIII wieku. Jest bardzo ciężka, bo jest zrobiona z żelaza. A to, co w niej jest ciekawe, to mechanizm zamykający. To jest 12 zatrzasków uruchamianych jednym kluczem.
Tak jak już wspomniałam, na samym początku do nas trafiają rzeczy, które są przekazywane przez mieszkańców miasta. I trafił do nas ten piękny fotel. On jest uszkodzony, ma troszeczkę obcięte nogi. Tapicerka też już jest w stanie bardzo nieciekawym. Ale ten fotel jest związany z legendą, którą opowiadamy zwiedzającym. To jest fotel, który przynosi szczęście w miłości, ale szczęście w miłości przynosi kobietom. Jeżeli usiądzie na tym fotelu pani, która jest stanu wolnego, szczęśliwie zakocha się, wyjdzie za mąż. Jeżeli usiądzie pani, która jest zajęta, wiadomo, że miłość potrzebna jest zawsze. Na tym fotelu nie mogą siadać panowie, bo ten fotel powoduje to, że panom wyrastają rogi. To jest fotel tylko dla panów. Oprócz rzeczy bardzo starych i bardzo cennych zbieramy zabytki, które są ciut młodsze i niektórzy zwiedzający pamiętają to ze swojego dzieciństwa albo lat młodości. Mamy tutaj taką ciekawą rzecz, być może nie wszyscy znają, nie wszyscy widzieli, nie wszyscy mieli. To jest telewizor, telewizor z pilotem. Pierwszy powojenny polski telewizor z pilotem produkowany przez Diorę Dzierżoniowską, już nieistniejący zakład wyrabiający radia, telewizory i inne urządzenia grające, a to jest pilot do telewizora. To jest takie coś z pokrętełkami na przewodzie. Są trzy pokrętła, jasno, ciemno, głośno, cicho, wyłączamy, włączamy, a telewizor nazywał się Aladdin 2, bo Aladdin 1 był bez pilota. Tutaj mamy taką bardzo ciekawą pamiątkę, pamiątkę przekazaną przez wnuczkę państwa Raków, a to jest pamiątka ślubu. Wianuszek Mirtowy i gałązka, którą pan młody miał w butonierce, po wszystkich uroczystościach była wkładana w drewnianą ramkę za szkłem i to miało całej rodzinie i następnym pokoleniom mówić o tym, że małżeństwo zostało zawarte, było szczęśliwe i trwało długo i długo. Mamy tutaj jeszcze inny wianuszek, ale to jest wianuszek już noszony przez pannę młodą z okazji 25-lecia zaślubin. Zrobiony jest z drutu, papieru posrebrzanego i taki wianuszek z gałązką z butonierki pana młodego był wieszany również w ramce za szkłem na pamiątkę tak ważnego wydarzenia jak 25-lecie małżeństwa. Mamy zgromadzone meble wiejskie, meble, które były używane na wsi, meble malowane, meble rzeźbione. Zależało piękno tych mebli, czy zdobienie tych mebli zależało od zasobności gospodarzy. Są tutaj szafy, są skrzynie posażne, jest również łóżko. Łóżko jest zaścielone pierzynami i poduszkami, powinno być wysoko zaścielone, ze względu na skromne wyposażenie mamy jedną pierzynę, jedną poduszkę. Proszę zwrócić uwagę, że to łóżko jest stosunkowo krótkie, prawda? Nasi przodkowie wierzyli w różne dziwne rzeczy. Jednym z przesądów, którego bardzo pilnowali, bardzo przestrzegali, było to, żeby broń Boże nie spać w pozycji wyprostowanej, w pozycji horyzontalnej. Sobie utrudniali życie, dlatego te łóżka były krótkie. Oni spali w takiej pozycji półsiedzącej, embrionalnej, po to, żeby rano obudzić się, bo pozycja horyzontalna kojarzy się ze śmiercią. Więc sobie w ten sposób gwarantowali następny dzień. W momencie, kiedy zwiedzającymi naszą Izbę Pamiątek są dzieci, ja pokazuję im zabawkę, którą tutaj mamy. To jest taka laleczka. Ta laleczka ma prawie 400 lat, zrobiona jest z drewna i w porównaniu do dzisiejszych zabawek, to co tutaj dzieci widzą, bardzo mocno je zastanawia. Jak można się bawić taką zabawką, brzydką zabawką, ciężką zabawką i dopiero przetłumaczenie im ceny ówczesnych zabawek, pięknych zabawek, bo wtedy zabawki również były, tłumaczy, dlaczego dzieci rodzin mniej zamożnych bawiły się drewnianymi zabawkami. To pomieszczenie w tej chwili służy nam za taki maleńki salonik. Co prawda meble, które tu można pooglądać, to nie jest jeden okres historyczny. Niemniej jednak mamy tutaj dwa lustra, które zawsze u każdego wywołują
taki zachwyt, bo można się poprzeglądać. To jest lustro oryginalne z początku XX wieku i tutaj odbicie jest bardzo wierne, natomiast tam mamy lustro z początku lat 70. i spokojnie można by to lustro dać do takiego gabinetu dziwnych wyglądów. Bardzo fałszuje. To pomieszczenie, które jest bardzo pięknym pomieszczeniem, przed 60 laty było pokojem córki ostatniego właściciela budynku, pana Walczyka. Mieszkała tutaj młoda dziewczyna, w tym saloniku miała na imię Dorotea i kilka lat temu odwiedziła nasz budynek, przyjeżdżając oczywiście sentymentalnie, bardzo zadowolona, że budynek zachował się i że ten pokój, w którym ona spędziła dzieciństwo, również. W tym pomieszczeniu możemy poglądać zbiór skrzynek cechowych. To były kasy do przechowania pieniędzy, dokumentów i insygnii cechowych. Każdy cech rzemieślniczy w mieście posiadał taką skrzynkę i każde zebranie cechu rozpoczynało się otwarciem lady, czyli otwarciem skrzynki. W momencie, kiedy skrzynka została otwarta, rozpoczynały się obrady kolejnego cechu. My tutaj mamy kilka skrzynek cechowych, to nie jest nasza własność, to jest depozyt Muzeum Ziębickiego. Najstarsza skrzynka, jaką mamy, to jest skrzynka z 1587 roku, skrzynka cechu kowali. Najmłodsza z kolei to jest skrzynka cechu malarzy z Ziębic z 1920 roku. Niektóre skrzynki są bardzo bogato zdobione. Zdobione są płaskorzeźbą, zdobione są intarsją, są malowane. Inne są bardzo skromniutkie. Oczywiście zależało od tego, jak zasobny był cech. Jeżeli cech wykonywał pracę, która miała nabywców na co dzień, tak jak piekarze, jak stolarze, to te skrzynki były bogato zdobione. Jeżeli wykonywana była praca, która nie była poszukiwana na co dzień, albo też tych rzemieślników było niewielu, skrzynka była mniej zdobiona. Mamy tutaj też piękną skrzynkę cechu garbarzy, która jest zdobiona intarsją z 1796 roku, a na wieku tutaj są insygnia cechu garbarzy. I jest tutaj jeszcze jedna ciekawa rzecz, która do nas dotarła w ubiegłym roku. To jest regulamin przepisów BHP, znaleziony w jednym z budynków ząbkowickich. Dzisiaj tam się mieści starostwo powiatowe. Podczas remontu pod framugą drzwiową ten regulamin został znaleziony. Został on przetłumaczony na język polski. Regulamin jest z października 1887 roku. I kolejne punkty, które zostały przetłumaczone. Właściwie regulaminy BHP dzisiaj są takie same. Wystarczy tylko przejechać linijka po linijce. Czego nie wolno, co się powinno robić i czego do dzisiaj się nie przestrzega. Tutaj mamy takie dwa pojazdy, to są rowery. Ten rower starszy, drewniany, działał na zasadzie hulajnogi. Prawdopodobnie jest z drugiej połowy wieku XVIII. Trzeba było usiąść na krzesełku, które niestety nie zachowało się, i rozpędzić się, odpychając nogami od ulicy. Z hamowaniem było różnie, bo jak Państwo widzicie, hamulca ten rower nie ma. Ten rower to już jest nowoczesność, to jest rower z przełomu XIX-XX wieku, jak widać ma trzy duże koła, to był rower dwuosobowy, jedna osoba siedziała na tym siedzeniu, pedałowała i kierowała, natomiast druga osoba stała na ramię, tu są takie szczoteczki, żeby się but nie ślizgał. Rower ma już światełko, to jest lampa karbidowa, miał hamulec ręczny, hamulec nożny, no i oczywiście dzwonek, niestety nie zachowała się czasza. Na takich rowerach jak ten najprawdopodobniej na naszym terenie jeździły kiedyś patrole policji. To nie był rower dla wszystkich, to nie był rower taki sobie, tylko porządny pojazd w ważnej instytucji. Możemy również pooglądać troszeczkę zabytków archeologicznych. To są zabytki wykopane na terenie ziemi ząbkowickiej.
od epoki kamienia aż po wczesne średniowiecze. Troszkę ceramiki, troszkę kości, troszkę narzędzi i oczywiście wobec tego by się nie obyszło troszeczkę ozdób kobiecych z epoki żelaza i z epoki brązu. To, co tutaj możemy oglądać, to jest depozyt Muzeum Archeologicznego, które zostały nam wypożyczone na pewien okres, ale tak jak mówiłam, wszystko jest z terenu ziemi ząbkowickiej, to co tutaj kiedyś było znalezione i co my możemy pokazać i pochwalić się, że życie tutaj było od czasów niepamiętnych. Tutaj mamy troszeczkę zabytków etnograficznych, tak to się pięknie nazywa, czyli wszystko to, co z pracą na wsi było związane, to, co było potrzebne w domu, w obejściu, w zagrodzie. Mamy tutaj kilka fajnych eksponatów, na przykład taka szczotka, to jest szczotka do czesania lnu, składa się z dwóch części, proszę zobaczyć, tutaj są takie ruszające się pazurki, które wyczesywały zabrudzenia, czyli te twardsze elementy z wcześniej przygotowanego lnu. Inną ciekawą rzeczą, którą chciałabym pokazać, jest maselnica. Normalną maselnicę drewnianą wszyscy znają, wszyscy pamiętają, wiedzą na jakiej zasadzie działa. A to już jest pradziadek miksera. Szklany słoik z takim urządzeniem mieszającym jeszcze dzisiaj można spokojnie wykorzystać i pianę z białek ubić. Jak takie masełko było ubite, wkładała mama masełko do foremki. Ja mam akurat jedną foremkę, ale takie foremki były różne, miały różne wzory, różne kształty. I kiedy masełko w tym zastygło, wykładane było na talerz z pięknym wzorem. Tu jest akurat szarotka. To jest motowidło albo motak, czyli urządzenie do zwijania uprzędzonej wełny w motki. Jak już pani uprzędła na kołowrotku ten taki kokonik nawrzeciono i ta wełna była prana albo farbowana, bo różnie, to później, żeby prosto schła, żeby nie było tych skrętów, nawijało się na ten wiatraczek, ona sobie wyschła i albo ściągany był cały motek, albo była zwijana wełna na kłębuszki. Tu jest jedno ruchome ramię. Tutaj mamy gospodarstwo domowe, tak to nazywamy, czyli to, co było potrzebne pani domu na co dzień, w codziennej pracy. Jest zestaw piorący, mamy troszeczkę pralek bardzo różnych, mamy troszeczkę żelazek, są naczynia, są butelki, jest kilka narzędzi, które były używane w kuchni, ale ja chciałam państwu pokazać coś ciekawego, co jest rzadko spotykane. To jest maszynka do wyrobu cukierków. To jest takie urządzenie z korbką. Na to urządzenie były zakładane wałki, które miały identyczne wzory. Tak to było zakładane na urządzenie. Pani domu robiła masę gęstą, słodką, taką jak na landrynki albo krówki. I później między wałkami ta masa była przepuszczana i wałeczki wycinały cukierki. To jest piękna rzecz. Z tego co wiem, w Polsce jest taka cukierenka, chyba w Gdańsku, gdzie cukierki zrobione właśnie własnoręcznie w tym momencie można jeść. Inną rzeczą, którą chciałam państwu pokazać, to jest maszynka do wyrobu lodów. Teraz lody kupujemy sobie w sklepie, w cukierni ewentualnie, a kiedyś te lody trzeba było ukręcić samemu. I to jest takie urządzenie składające się z dwóch pojemników, jeden drewniany, w środku metalowy, ten metalowy jest z korbką i z mieszadełkiem. Do tego pojemnika w środku wlewano śmietanę, cukier, jajka, jakiś smak, a między pojemniki wrzucane były kostki lodu, takiego lodu, kostki, kawałki lodu, który
brano z rzeki podczas zimy. Ten lód był przechowywany w ziemiankach, w takich spiżarniach, gdzie przez cały rok był, trzymał się i później był w kuchni wykorzystywany i trzeba było kręcić. Kręcić tak długo, aż ta masa w pojemniku miała konsystencję bardzo gęstej śmietany i smak niesamowity. Ząbkowice od początku swojego istnienia, to znaczy od wieku XIII, bo najstarszy pisany dokument, jaki zachował się mówiący o naszym mieście, pochodzi z 10 stycznia 1287 roku. Aż do roku 1945 nosiły nazwę Frankenstein. Ale nie nazwa miasta jest ważna, tylko historia, która wydarzyła się w naszym mieście w wieku XVII, dokładnie w 1606 roku, a która znana była w całej ówczesnej Europie i która prawdopodobnie na początku wieku XIX posłużyła Mary Shelley do napisania książki pod tytułem Frankenstein, czyli nowoczesny Prometeusz. W roku 1606 na Ząbkowice spadła morowa zaraza. To była epidemia dżumy, która szalała w całej ówczesnej Europie, ale u nas zachowywała się bardzo dziwnie, bo zamknęła się w obrębie miasta i nie rozchodziła się tak, jak zarazy mają w zwyczaju. W bardzo krótkim czasie zmarła ponad 1/3 mieszkańców, to było ponad 2000 osób i władze zaczęły szukać powodu, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego chorują, umierają głównie mieszkańcy miasta, a nie osoby przyjeżdżające. Zaczęli szukać winnych i winnych znaleźli. Winnymi okazali się grabarze ząbkowiccy, którzy mieli produkować trucizny i tymi truciznami mieszkańców raczyć. Nasi grabarze zostali za tę swoją działalność skazani na śmierć w okrutnych męczarniach. Zastosowano im takie prawdziwe średniowieczne tortury, po których przyznali się absolutnie do wszystkiego, a nawet troszeczkę więcej, bo początek wieku XVII w Europie to były jeszcze polowania na czarownice i naszym grabarzom czarodziejskie uczynki dopisano. I tak jak wszystkich czarowników w tym czasie, grabarzy spalono na stosie. Ta historia była znana w całej Europie. Pisano o tym, opowiadano o tym, przetwarzano historię w sposób różny i w połowie wieku XVII o grabarzach z miasta Frankenstein właściwie nikt już nie pamięta. Za to opowiadano historię, która wydarzyła się w mieście Frankenstein na Śląsku, a której główną postacią był jakiś diabelski łowca. I myśmy tę historię też wykorzystali. Od pewnego czasu mamy tu takie laboratorium, do którego raz w roku dr Wiktor Frankenstein przyjeżdża. I raz w roku eksperymenty czyni i raz w roku Franka na miasto wypuszcza. A ponieważ nasz Franek jest prześlicznej urody, musi mieć odpowiednie towarzystwo. Dlatego raz w roku do Ząbkowic zapraszamy wszystkie potwory tego świata. I mamy tutaj święto, które nosi nazwę Weekendu z Frankensteinem. A teraz zapraszam do laboratorium. Thank you.